Zrób zlot, proszę. No robimy zlocik teraz z samochodów offroadowych. Zaraz się tutaj wszyscy pojawią pewnie. Dobra, jedziemy. Tutaj muszę uważać, żeby nie trąbić za bardzo, bo mogę minę zostawić. Jedziemy, patrzcie co tu się dzieje. Cyk, cyk. O, offroady. Właśnie ciekawe jak będzie na śniegu z podjeżdżaniem. No bo jest bardziej ślisko. Może być ciekawie. Ło, opresor poleciał w kosmos. Ja myślę, że opresor dałby sobie radę nawet bez dopalacza tutaj podjeżdżać pod to wszystko. On całkiem dobry jest. To BWP, tak, to jest BWP. To jest taki pojazd uzbrojony grubo dosyć. Jedziemy dalej. Tam jest następna góra. Tutaj jeszcze chyba nie jeździliśmy. Zaraz będziemy jechać przez... Boże, odbija mi się cały czas. Przez bazę wojskową. Ty, dawajcie jedziemy przez bazę. A nie, kurczę, ja jestem opancerzony, ale reszta nie. Szkoda samochodów. Idziemy szczytami. Poleciał opresor. Opresor wszędzie podjedzie, nie? Albo jak nie, to podleci. Ja tu toruję drogę. Cyk. A tam zjeżdżać z górki to nie problem, ale podjechać. No właśnie. BWP. Właśnie, jestem ciekawy tego takiego gównianego podjazdu, jak się podjeżdża na górę Chilad. Czy BWP da sobie radę? Czy będę grał Tomka Driftera? Muszę znaleźć jakąś drifterską grę. A są takie różne jakieś niepełnoprawne, jakby to nazwać, takie niskobudżetowe gry, może tak. A, ja mogę sobie po wodzie, nie, no nie będziemy tacy. Ja sobie mogę po wodzie tym pływać, mogę jeździć. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego BWP, jak poradzi sobie w takich naprawdę hardkorowych sytuacjach. Czy może trochę pograć w Asteroni na live? No myślę, że to chyba najlepszy pomysł by był. Na live sobie pośmigać. O, dobra, tu mamy taki hardkorowy podjazd. Zobaczymy, czy da radę. Uwaga. Dawaj, dawaj. Płacz go, ty. Prawie podjechał. No zobaczymy, kto tu podjedzie pod tą ścianę. Ta ściana jest hardkorowa. Czy ktoś da radę? No, opresor na pewno da radę. Trzeba tak specyficznie. Te BWP jakby na dwójce ma takie przyspieszenie mocne. Ale ciężko jest. Zobaczcie, spinaczka. Prawie pionowy podjazd. Ty, opresor tutaj podjechał. Motocyklem chyba nie jest aż tak trudno, dlatego że on może się jakoś tam wybić, nie? Patrz. O! Tutaj jakby na tym gzymsie się trzymam. Ale jest ciężko. No, ktoś podjechał! Patrzcie! Mój ulubieniec Contender podjechał. O, masakra. Nieźle. Czy ktoś jeszcze? Contender, skubaniec. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że te dekarowce dadzą tu sobie radę. Dobra, spróbujmy jakoś tak, bokiem. Oh shit. Ciężko jest. No, ta ściana jest hardkorowa, ja chyba nie dam rady. Może z większego rozpędu czy coś. O, dziękuję za chill. Łop, łop, łop. Dawaj. Patrz. Większy rozpęd bierzcie. Większym rozpędem się uda. Już trzy osoby podjechały. Większy rozpęd to jest odpowiedź na pytanie. Albo tak bokiem trochę. O, ktoś tam patrz. Dobry, podjechał. Ja też tak spróbuję. Nie tak centralnie, tylko tak jakby z łukosa trzeba tam cisnąć. Nie, to się nie liczy. Jakbym to podjechał, to się nie liczy. No, ściana jest konkretna. Ci, co podjechali, to koksy są. Dla najlepszego youtubera. Dziękuję bardzo. Jaki biznes najlepszy według ciebie? No ja lubię paczki i samochody. Najbardziej. A jaki jest najbardziej opłacalny? Kurde, no wiesz co? Wszystkie te akcje w GTA są tak porobione. Dawaj. Jest! Jest, jakoś się udało. Czyli to jest sposób na ten podjazd. Wszystkie te akcje w GTA i w ogóle tryby zarabiania pieniędzy jest tak pomyślane, żeby spędzić jak najwięcej czasu i jak najmniej zarobić. Ej, chyba wszyscy podjechali. Ja byłem ostatni.
Nie no, fajna ściana. Można przetestować fury, ale co, dajemy sobie radę jak na razie, nie? Moja Dakarówka ledwo. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy jakieś... ściana. Tutaj... łatwiejko, nie? Wszyscy sobie dadzą radę. Ale wystrzelili. Patrzcie, kurde, ten kontender jest świetny, on jest niedrogi. A jest a tak wymiata, nie? Uch, tam wybuchu. Co się stało? Dobra, czekajcie, bo tutaj ten, awaria. Bo nie wiem, czy tu będzie mógł samochód pojawić. Gdzie on jest? Nie, no chyba sobie pojawi. Czekamy na niego. Czekamy, czekamy. Nie możemy zostawić żadnego ziomka z tyłu. Nie, nie do mnie! Nie, nie wsiadaj do mnie. Nie, wysiadka, bierz swoją furę, ziom. Czy zagram kiedyś w MTA? Wiesz co, nie, grałem kiedyś w MTA i tak nieprzyjemny zapach po tym został. Czy zrobiłem już wszystkie 3 napady z nowego DLC? Nie, nie zrobiłem. Wesołych świąt. Co to za... Atakują nas! Haha. Fajny jest ten... fajny jest ten śmigłowiec. Ale byśmy go pocisnęli, nic by z niego nie zostało, ale szkoda, szkoda, wiecie. Niech sobie tam bombarduje. Nawet latać nie umie. Jakby go pocisnął, to inoros. Co, ciśniemy go czy nie? Ja przesiadam się na działko i koniec z nim będzie. Następnym razem jak przyleci ten śmigłowiec, to od razu przesiadam się na baterię i cyk. Tak zrobimy. Nie będzie nas tu bombardował, nawet na pasywie. Kurde, pewnie, że tak. Trzeba się rozglądać, bo ten śmigłowiec ma możliwość znikania z radaru i wtedy go nie widać na mapce tego gracza dosłownie nigdzie. Więc warto nasłuchiwać, jak w PUBG trochę, no nie? Nie widzę tego śmigłowca, trzeba go wypatrywać. Można go zobaczyć z daleka, stąd zwłaszcza. Ej, stąd możemy kiedyś zrobić base jump, no nie? Taki mały. Dobra, to co, chillad? Tu będzie hardkorowy podjazd. Ja tu przejadę przez rzeczkę, nie wiem jak inni. Kto jeszcze został? A jeszcze 2 osoby, 3 osoby dojeżdżają jeszcze. Dobra, ja włączam pasywa. Jeszcze 3 osoby jadą, musimy poczekać na nie i jedziemy całą ekipą. Łyk herbatki, rozgrzewka, palenie kapcia, grzejemy silniki. Jazda! Patrz jak na tym śniegu wyglądają te... Wow, ty, jak on... Wow. Nieźle. Dobra. Co, mamy już chyba wszystkich? Jeszcze jedna osoba dojeżdża. Ciśniemy dalej. Ja tutaj, bo tam na dole jest rzeka, jest przepaść. Jest tam rzeka. No i... no właśnie, powodzenia z tym zjazdem. Tutaj pionowo w dół lecimy. Czy będę grał w PUBG? No myślę, że jeśli już, to po Need for Speedzie, ale mam ochotę pograć w PUBG. W ogóle miałem dzisiaj streama nie robić. Ale się trochę rozluźniła atmosfera i pomyślałem, że wpadnę. Kto tam tak długo jedzie? Ktoś ma problem z podjazdem. Dobra, dogoni nas, nie? Ciśniemy. O kurde, minę tam zostawiłem! Niedobrze. O kurde, nie tak chciałem, ale dobra. Przecież nie powinienem miny zostawić. Włączyłem tryb pasywny? No jest, tryb pasywny, a minę zostawiłem. Jak to? Uwaga! Moja fura się tak szybko nie rozwali. A nie wiem, jak będzie z resztą. Patrzcie, jak jadę po ścianie, kurde. Dobrze, dobrze, ciśniemy tu. Ou, nie zmieszczę się. Tu będzie zaraz taki hardkorowy podjazd. Musimy go podjechać jakoś, znaleźć drogę. Oj, tu będzie przez rzeczkę. Ja nie mam tu problemu. Ale są też takie płycizny, które można bez problemu... O, na przykład tutaj pokonać można to. Hops. I każdy samochód to przejedzie. Teraz musimy znaleźć, jak podjechać pod tą górę. Znaleźć jakieś takie miejsce. O, tu mamy fajny podjazd. Dawajcie tutaj. Tutaj powinniśmy podjechać. Potem trochę w prawo podjedziemy. Wow, mnie zrzuciło trochę. Nie no, tu się uda, tylko ciężko trochę. Okej. Okay. Słychać muzykę? Czy tak słabo? Jakaś tam muzyka leci w tle, nie?
O kur... No i teraz się udało, pięknie. Dobra, i teraz najgorszy podjazd. To jest najgorszy podjazd, moi drodzy, tutaj. To jest najgorsze, co może być. Jak ktoś to podjedzie, to jest dobry, nie? Nie jest takie łatwe, bo na górze są jeszcze krzaczki, które blokują. Nie wiem, jak ja sobie poradzę z tym moim BWP. Dawaj. O, za ciężkie to moje BWP. Ściąga je na ten, na prawo bardzo mocno. Dawaj. Raz chyba włączę tryb lewitacji w tym BWP. Patrz, się nie mogę się zatrzymać. Trzeba na raz podjechać. Kiedy odcinek z malowania rowera? Wiesz co, ja już go pomalowałem i nagrałem to, jak malowałem. A zastanawiam się, czy to wrzucać. Czy wrzucić ten odcineczek. Znaczy wyszedł dobrze. O, jest, wjechałem tutaj. No i dobra, to jest pierwszy etap. I teraz drugi. Drugi etap jest tutaj. I tu miałem chyba ostatnio problem, żeby podjechać. Tamto to był jeszcze pikuś, ale tu jest lipa. Tu jest, to się wydaje, że nie jest aż tak stromo, ale jest gorzej. Kontenderem nie dałem rady podjechać. Nie wiem, jak będzie w PWP. Spróbujmy. Znajdzony jestem, tak. Aj. Ostatnie próby. Tutaj powinno się udać. No jedź. O. Jedź. Dawaj, dawaj, patrz. Coś się dzieje. Łooo, podjechałem. Kurde. Dał radę. Żeby wziąć monster. Monster tu by w ogóle nie wjechał, co ty? Na tamtej szczelinie by się poddał. Ale podjechałem. Dobra, tu podjechałem, teraz tu musimy gdzieś. Tu w ogóle jakiś most nad nami jest. Jak się popieści, to się wszystko zmieści, tak mówicie? No pewnie, kurczę, nie ma się co patyczkować. O, shit. Nie ma się co patyczkować. Ale tu chyba będzie ciężko. Bo nie ma się czego złapać, tak. Trzeba jakoś tak kołem, jakoś tak bokiem coś próbować. Patrzcie, jak tu jest stromo. Jak ja tu wjechałem tym wielkim czymś? Nie wiem, ale chyba monstera trzeba wziąć. Czy będzie live na sylwka? Nie, live'a na sylwka nie będę mógł zrobić. Znaczy nie wiem w sumie, bo może będę miał sprzęcik nowy, to wtedy tak, ale teraz no nie dam rady. Znaczy nie dam rady zabrać ze sobą komputera, bo mnie na sylwka w ogóle w domu nie będzie. Sylwka to się pije, a nie. Kto pije, ten pije. Dobra, teraz zamówię sobie offroadowca totalnego. O, pojawił się chyba niedaleko. Gdzie on tam się pojawił? No, tutaj. O, to ja cisnę tam, zmienię sobie furę i ciśniemy pod chillad. Oj, tam będzie ten stromy podjazd. Z tamtej strony. Tam trzeba zaatakować. Poimprezujesz na sylwka, odpocznij. Wiesz co, nie czuję się jakiś zmęczony. Teraz dużo nagrywam, dużo streamuję. Cały czas przed kompem, siłka. I jakoś nie czuję zmęczenia póki co. No ale wiadomo, że w pewnym momencie będzie trzeba odpocząć. I każda tam jakaś odskocznia jest ważna. Ale no bez przesady, kurczę, jest dobrze. Powiem wam, że tak... jak streamowałem na YouTubie, się bardzo męczyłem. Byłem taki bardzo zmęczony po tych streamach. A jak streamuję... Jak postreamuję na Twitchu, nawet 2 godziny, 6 godzin ostatnio streamowałem. Kurde, wiecie co, mogę dalej siadać i nagrywać. Jest taki jakiś fajny kontakt, a na YouTubie mam taki jakiś stres, wiesz. Tam dużo osób pisze naraz, to jest takie... Dobra, stoi ten mój ziom tutaj. Patrzcie, w ogóle domki mają tutaj lampeczki, w ogóle... O, jak oni go tu zmieścili, kurde. Dobra, jedziemy. Czy będę grał kiedyś w War Thunder? Tak, grałem ostatnio nawet. Samemu Wigilia czy z rodzinką? Z rodzinką. Wszystko fantastycznie. Patrzcie na to, teraz to my pojedziemy. Jedziemy pod górę Chillad. Ja musiałem tylko furkę zmienić. Ten to brzmi w ogóle, nie? Z życiego. Jaki to jest, kurczę, karakan. Ogromny.
cyk. Właśnie jak on się wybija. Kurde, nieźle, co? Dobra. I teraz pierwszy podjazd. Wbrew pozorom ten samochód nie jest aż tak dobry na offroady, jak się wydaje. Tu trzeba uważać na pociąg. Ale zły też nie jest. Tylko właśnie jak jest wąsko gdzieś, to on ma już problemy, nie? Oj, teraz poszło. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy będę grał jeszcze w CMS-a? Oj, nie wiem, nie wiem. Myślę, że tam wyszły jakieś dodatki, cały czas dostaję te klucze na te dodatki. I ten, fajnie, można tam różne licencjonowane nowe twórki ponaprawiać. No, tu jest ciężko. Tu jest ciężko podjechać. Tak widzicie, ta fura nie jest aż taka super, nie? Jak się wydaje. Ale jest zdecydowanie szybsza od BWP. O, patrz, i tu już się zdławiła, gdzie inni już sobie normalnie podjechali, nie? Tymi zwykłymi furkami. Także, nie jest taki super. Dobra, jeszcze raz. Jego chyba zaletą jest to, że on się tak wybija, podczas gdy się najeżdża na jakąś przeszkodę. Nie ma wsiadania, ziom. O, podjechał. Pięknie. Czy gram na padzie? Tak. Teraz gram na padzie, bo jest łatwiej sterować samochody, wiesz? Jaki klakson. Dobre. No, ciężko jest. Ślizga się strasznie na tym śniegu. Ale na razie jakoś jadę do przodu. Jest dobrze. Dobra, jak teraz tu podjechać, to mi powiedzcie. Ktoś wziął motocykl offroadowy. Dawaj, 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 tutaj. Wow. Tu już jest stromo. Tu jest się jak w Mirror's Edge. Tam były takie dosyć wysokie miejsca. Wiecie, o co chodzi, na po budynkach się biegało, nie? Wiedź traktorem. Coś ty, traktor nie da rady. Ale tym też jest ciężko, bo widzicie, on od takich różnych drzewek się odbija, no jest problem. A inni tu sobie normalnie podjadą, tymi zwykłymi samochodami. No zobaczcie, cyk i poszedł, nie? A ja co? Ja będę tutaj klęczał. No, nawet chyba się nie wydostanę już. A nie, wydostał się, oskubany. Poszedł! Dzikus. Ładnie, i dwójeczka. I pobiegł, chłopak. O-o. O-o. O! O-o. O-o. Oj. Oj. No, no, no. Co teraz? Tu jest problem. Cheater jest na sesji, mam auta w biurze. O, to znak, że trzeba odpalić NFS-a już. O, jedzie, jedzie. Weź Deluxo. Deluxo by dało radę na spokojnie, kurde. Odpalasz tryb lewitowania i wbijasz. Ale Monsterem weź tu podjedź. Dobra, ja próbuję szczytem. Mówicie, że nie da rady na śniegu. No to będzie fail. No to w takim razie musimy podjechać inną drogą. Czy kupowałem kiedyś szarki? Czy kupowanie szarków się opłaca? I tak i nie. Moim zdaniem są za drogie zdecydowanie, jak na nasze polskie złote. I kupowałem, tak, dużo kupowałem szarków. Zwłaszcza na tym koncie. I chyba tylko na tym koncie. Mafia, The Crew. No to Need for Speeda w takim razie. Zróbmy tak. Pogram w godzinkę w Need for Speeda i potem... Oj, 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 oj.
i potem jeszcze w PUBG. Ale gdzieś tutaj podjechałem, chyba jestem blisko tej drogi dojazdowej do szczytu. No tu się inaczej chyba za bardzo nie da dzisiaj, jak jest śnieg. O! Dobra, gdzieś jestem. Tu jest chyba droga. No to jesteśmy, kurde. Zaraz zrobię ankietę. Tutaj chyba na czacie da się robić ankietę, wiesz, Wisła? Na Twitchu. Da się robić ankiety na Twitchu. I na czacie bezpośrednio można głosować. Jakoś to tak było. Tylko czy to działa na telefonach? Nie wiem właśnie, jak to jest. Muszę to sobie też ogarnąć wszystko. PUBG na Xbox One. Nie, na to mnie nie namówisz. Na to mnie nie namówisz. Nie damy rady. Dobra, ja podjechałem inną stroną. Biorę spadochron i spadam. Cyk, to już chyba mam jakiś spadochronik. Chyba muszę mieć w takim razie. Up. I lecimy. Chłopcze, uważać. Robimy ten. Latanie, jak to się nazywało? Ach, tutaj nie dałem rady już. Ten windsuit, nie? Da się tak fajnie latać z nim. Na bombę. Ta, na bombę. O, ja chyba załapię się na pociąg. Dawajcie, robimy zlot na pociągu. Zlot, nie wiem, jakikolwiek pojazdów, którymi jesteście w stanie wylądować na pociągu. Czy warto kupić Deluxo? Tak, jest to fajny samochód do zabawy. Ja strasznie lubię nim poruszać się w GTA. Dobra, czekamy, zaraz tu przyjedzie pociąg, to jest stały samochód na torach. O, jedzie! Patrzcie,